Cześć Macieju. Cześć. Miło Ciebie gościć w naszym studiu. To jest drugi odcinek, który tutaj nagrywamy. Drugi odcinek drugiego sezonu. Jakbym mógł Ciebie poprosić na początku, żebyś powiedział, czym się zajmujesz i o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Jasne. Ja nazywam się Maciek Kuźmicz, jestem jednym z partnerów współwłaścicieli Intu. To jest agencja komunikacyjna. Wyrośliśmy z działań PR-owych, ale robimy już dzisiaj sporo, sporo więcej. I cóż, to chyba tyle. My pomagamy ludziom się dogadać. To jest coś, co robimy tak naprawdę mhm. najskuteczniej, na różne sposoby bardzo. Yy, I tak naprawdę dobór narzędzi zależy od tego, gdzie, to, gdzie ten brak dogadania może wystąpić. To mogą być rzeczy kryzysowe, bo pracujemy kryzysowo z firmami, z organizacjami, z samorządami. To mogą być rzeczy takie stricte marketingowe, gdzie projektujemy strategię komunikacji produktów, strategię komunikacji usług, ale to jest bardzo często dzisiaj komunikacja wewnętrzna, mhm. która dla organizacji jest no, jednym z najbardziej istotnych elementów. Jednak pracujemy mocno rozpięci między domem, a już chyba nie biurem, ale miejscem, do którego się przychodzi, bo takie klasyczne biuro, już nie jest do końca to, co, co znaliśmy sprzed trzech, trzech lat, więc wydaje mi się, że tej komunikacji i pracy komunikacyjnej jest dużo, bardzo dużo. Media się zmieniły w tym czasie, kiedy mhm. zaczynaliśmy. Zaczynaliśmy już prawie sześć lat temu. Sześć, nawet więcej. Media się mocno zmieniły i otoczenie się radykalnie zmieniło, więc to jest jeden z najciekawszych segmentów dzisiaj. W sensie komunikacja? Komunikacja. Bardzo szeroko pojęta, bo tak naprawdę wiele zależy od tego, jak ją definiujemy, ale z naszego doświadczenia wynika, że te organizacje głównie mają dzisiaj problem z tym, żeby przekazać to, na czym im bardzo zależy. Używają najróżniejszych narzędzi. To są i formy płatne, i bezpłatne, ale, ale to, jest, to jest chyba największy dylemat dzisiaj. I komunikacja powoli, z tego co widzę, zaczyna być traktowana jak proces biznesowy, co jeszcze do niedawna nie było tak oczywiste. Finanse, tak, już logistyka też, produkcja to od zawsze, mhm. ale komunikacja zawsze była gdzieś tam na szarym, szarym mhm. końcu. I mówiło się, dobra, dobra, pani Magdo, to niech pani tam napisze maila do pracowników, jak to będzie, albo panie Marku, niech pan wyśle do dziennikarzy, żeby się dowiedzieli, że tam prezes nam ogłasza nowy rok, rok finansowy. To już, naprawdę, to już naprawdę od dawna tak nie wygląda. Trochę mi oczy otworzyłeś, szczególnie przy tej pracy zdalnej, że ta komunikacja jest naprawdę super istotna, i zupełnie się nie dziwię, że w hierarchii ważności. Tak jak mówisz, szarego końca kiedyś, yy, stała się ważnym elementem każdego biznesu. Ważnym i chyba dzisiaj już niezbędnym. I tu mówimy o komunikacji nie takiej od przypadku do przypadku, że właśnie dział HR wysyła maila o tym, że coś zmieniamy w naszej firmie albo prezes informuje. To już tak naprawdę nie wygląda. Z bardzo prostego powodu. My pracujemy dzisiaj zanurzeni bardzo mocno w społecznościach. Spodziewamy się, że ta interakcja, z naszą organizacją będzie podobna, jeżeli idzie o wrażenia, jak to, co robimy na zewnątrz prywatnie. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na TikToku, na Instagramie, reagujemy, chcemy wyrażać swoją opinię, dajemy dość nieskrępowany feedback i spodziewamy się tego też w miejscu pracy. Nie tylko jako pracownicy, ale też jako klienci, którzy zamawiają, jako potencjalni kontrahenci, współpracownicy, więc. Jeżeli nie mamy tej komunikacji dobrze osadzonej strategicznie w organizacji, nie wiemy gdzie ona jest, no to z reguły to nam wyjdzie ugryzie nas w jakimś tam momencie i to będzie albo kryzys wewnętrzny, albo zewnętrzny. I tak jak widzimy, to dużo organizacji już do tego doszły, że faktycznie to jest funkcja stra strategiczna, że tutaj nie można sobie pozwolić na freestyle, gdzie właśnie albo syn prezesa, albo tam członek rodziny będzie ustawiał reklamy, bo się na tym zna. Tylko, że to faktycznie musi być coś, co wynika z naszego wnętrza, z naszych wartości, z, te, z tego, co oferujemy, jak to robimy. Oczywiście wiadomo, że są cały czas i one zostaną. Firmy, które pracują offline tylko i wyłącznie. No ja sobie nie wyobrażam nie wiem, na przykład ym, kamieniołomu, który pracuje online, bo tam jest do <tosłuch> tak. zrobienia robota, która faktycznie jest na miejscu, mm, ale widzimy, że bardzo, bardzo dużo funkcji się przeniosło i jesteśmy zanurzeni w tej komunikacji. Jeśli nią nie zarządzamy, to my ją i tak robimy, tylko że nieświadomie. I najczęściej wtedy jesteśmy zapraszani. Gdzie ktoś mówi, kurczę, to jednak nie styka. Tam wysyłaliśmy te maile, ale, ale no jakoś ci ludzie nie chcą zrozumieć. I czasami nie chcą, a czasami chcą, ale nie wiedzą, czy to, co wysyłamy, to jest dokładnie to. Wydaje mi się właśnie, że jest taka duża zmiana teraz. Bo ile do takiej komunikacji zewnętrznej, ze światem zewnętrznym jesteśmy przyzwyczajeni i raczej firmy o PR powiedzmy, dbały, tak, większe organizacje zawsze, czy od długiego czasu, to dzisiaj ta komunikacja wewnętrzna jest zdecydowanie bardziej potrzebna niż była no, przed czasami pandemicznymi, kiedy dzisiaj faktycznie wiele firm pracuje albo zdalnie, albo hybrydowo. I nawet w takich tradycyjnych branżach, jak produkcja, mm -hmm. To standardem jest, że część stanowisk takich biurowych, no, ktoś po prostu pracuje hybrydowo. Tak, to jest dziś ten stan, standard, ale to, i to bardzo dobrze zdiagnozowałeś. No, to znaczy firmy generalnie i my, jako pracownicy, czy kontrahenci, jesteśmy dużo dalej od znajomych z zabiórka. Kiedyś było tak, że przychodziło się do pracy, dostawało się swoje biurko, przy którym się siadało, był na nim komputer albo go nie było, w zależności od tego, co robiliśmy ale zawsze było jakieś otoczenie, to było kil, kilka osób naokoło, był jakiś korytarz, ku, kuchnia, do której się chodziło, żeby zrobić kawę i to życie wewnętrzne organizacji rozgrywało się tam. I bardzo dobrze. No i oczywiście był intranet y, firmowy, który był najbardziej opuszczonym miejscem w galaktyce, ja, tak najsmutniejszym, jest. tak to mniej więcej wyglądało, i maile, które wychodziły z informacją, teraz musimy tam, nie wiem. Za dwa dwa tygodnie mamy piknik pracowniczy, albo tam zapraszamy popaczki na święta. To jest naprawdę radykalnie inna gra dzisiaj. Przede wszystkim z tego powodu, że firmy musiały zastąpić to, co robiły, to, co ludzie robią w kuchni, musiały dać miejsce, w którym można to, w którym można to robić, w którym można się spotykać. I to czasami jest tak zwany poranny call. tak? Mhm. Czasami to jest taka. Kuchnia wirtualna, a czasami są zupełnie inne formy, ale one być muszą. Jeżeli tego nie zaplanujemy, jeżeli tego nie zaprojektujemy, no to będziemy mieli większą rotację, po prostu ludzie będą odchodzili, bo nie będą się czuli tak związani. Dzisiaj pieniądze oczywiście motywują, jak zawsze, i to, i to nigdy się nie zmieni. To ważne, to ważny element, ale bardzo ważnym elementem jest atmosfera, a na atmosferę składa się w dużej mierze komunikacja. I tutaj nie ma co drążyć tematu kultury korporacyjnej czy kultury. Firmy wewnętrzne, bo to jest sam w sobie ogromny ten, temat, natomiast widzimy, że zainteresowanie na, na przykład działów zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, albo na przykład działów sprzedaży, które mają handlowców. Tak? Mm -hmm. To jest zainteresowanie, które daleko wykracza poza to, że wysyłamy maila i publikujemy newsletter raz w miesiącu, taki duży, tak? albo na przykład coś wrzucamy do intranetu. To są webcasty. Regularne webcasty, które są przygotowywane i produkowane, jak kiedyś były produkowane konferencje na 400-500 osób. I te webcasty się dużo mhm. nie różnią. My robimy regularnie webcasty dla 500-600 osób, sprzedawców, gdzie te treści są super wymagające. One muszą być doskonale przygotowane i mówcy muszą być doskonale przygotowani. I to nie jest coś, co się robi raz w roku, jak kiedyś, albo raz na dwa lata, tylko to jest coś, co się robi dwa razy w miesiącu, na przykład. I to jest to wyzwanie, o którym mówię, że widać, że komunikacja się mocno zmieniła. Ta różnica między wewnętrzną a zewnętrzną, kiedyś tak dobrze widoczna, właśnie ta wewnętrzna to to, co w kuchni przy kawie i tam pogadam z, z Bartkiem i załatwię, żeby mi przesunął termin re realizacji projektu, a ta zewnętrzna to to, co prezes opowiada tam do telewizora, to się też bardzo mocno zatarło. Zresztą sam wiesz, bo robicie dużo rzeczy multimedialnych, mhm. że to, co firmy robią na zewnątrz. To już rzadko jest taki zwykły przekaz, ja mówię, wysłuchacie. To jest z reguły coś, co powinno za, za, zaciekawić, wciągnąć, być trochę bardziej oryginalne. Niekoniecznie unikatowe, tu bym bardzo mocno polemizował, bo wszyscy ja dążą również. do tego, żeby, żeby być unikatowymi, a to jest, moim zdaniem ślepa uliczka. Natomiast no nie da się ukryć, że jak patrzymy na komunikację dzisiaj, to ona po pierwsze jest procesem biznesowym. Tak? I jeżeli go nie mierzymy i nim nie zarządzamy. To on sam się, że tak powiem, sam się toczy. Sama w organizacji kreuje się tylko niekompetencja. Nic więcej, tak więc wydaje mi się, że trzeba prze, przede wszystkim zdać sobie sprawę, że ja też to mam. I, I oczywiście, jak jesteśmy w trzyosobowej organizacji, trzyosobowa firma rodzinna, no to ta komunikacja wewnętrzna dalej się rozgrywa telefonicznie i przy stole kuchennym. Ale jak jest nas dziesięcioro, już jest duży temat. Bo no, jest pytanie. Jak to, jak to zrobić, żeby ta osoba, która dziś na naszym porannym spotkaniu czy kolu była taka cichutka i od dwóch tygodni tak jest, to, to właściwie o co tam idzie? Bo to ma przełożenie na nasze bezpośrednie wyniki. Tak? I to w małych organizacjach, w małych firmach to widać właściwie od razu. Te duże w tym sensie mają duży plus, duży handicap, bo te zmiany wolniej się wprowadza, ale też ewentualne zmiany na gorsze widać trochę dłużej, jest więcej czasu, żeby zareagować. W przypadku mniejszych, myślę, że ta komunikacja musi być dobrze poprowadzona, żeby na przykład nie odchodzili ludzie, na których rekrutacji spędziliśmy dużo czasu. To jest bardzo istotne w przypadku mniejszych mhm. firm. Właśnie, to jest bardzo ważne, bo, że to nie jest tylko dla dużych organizacji, ale w małych organizacjach jest jeszcze ważniejsze. Mhm. De facto jest jeszcze ważniejsze, bo szybciej wprowadza się zmiany, więc tej komunikacji jest. Potrzeba więcej. Mhm. Albo więcej, albo potrzeba. Ja, jeżeli dział więcej, to tu bym się zastanawiał, bo pamiętajmy, że jeżeli ktoś ma 10-15 osobową firmę czy 20 osobową, to nie będzie miał czasu na to, żeby przygotowywać mailing wewnętrzny. Tak? I to zapomnijmy, to, to się po prostu nie wydarzy, ale powinien mieć zaprojektowany czas, kiedy zajmie się tematem komunikacji i będzie wiedział na przykład, że raz w tygodniu musi być dostępny dla ludzi. I na przykład, jeżeli oni są w bardzo różnych miejscach, bo to są handlowcy, którzy jeżdżą po całej Polsce i ciężko jest ich zebrać o jednej godzinie w jednym miejscu, na przykład nagra dla nich 15-minutowe podsumowanie tygodnia. Teraz wymyślam, bo akurat czegoś takiego nie robimy dzisiaj, ale, tak, ale mogę sobie teraz wyobrazić dokładnie, że w miarę potrzeb te formaty muszą być do, dostosowywane. Co więcej, dzisiaj jest bardzo dużo narzędzi. Które są w stanie nam zastąpić drogi intranet na przykład, tak? To, co zawsze było dostępne tylko dla dużych, teraz jest na wyciągnięcie ręki. Jeżeli masz Office 365, to de facto masz ten intranet. Jest tylko pytanie, czy jesteś w stanie nim zarządzać, czy wiesz, jak to zrobić. A to jest bardzo proste i bardzo fajne. Nie? Także wydaje mi się, że tu mi idzie bardziej o zaprojektowanie procesu, o, o takie mhm. świadome zaprojektowanie działania, niż o to, żeby tego było dużo. Bo w średnich i małych firmach z reguły jest tak, że jest business first, tak? No bo klient nas karmi, a jak klient nas tak karmi, to być. najpierw obsłużymy klienta, a później obsłużymy samych sie siebie. I to samych siebie bardzo często jest gdzieś tam, daleko na szarym końcu. Czasami do tego nie dochodzi, no bo to dochodzi biznes, dochodzi biznes, tak. a jest nowy klient, one się zająć. Nim... Tak, dlatego warto to sobie zrytualizować i, i zaprojektować w ten sposób, że ja wiem, że mam w tygodniu na przykład dwa miejsca, dwa dni, w których będę kładł na to większy nacisk. Reszta tygodnia jest dla mnie, reszta czasu jest dla mnie, ale na przykład w poniedziałki, na początek tygodnia i w czwartek, żeby wrócić do ludzi z jakimiś informacjami, będę na przykład dostępny przez godzinę, a na koniec tygodnia wyślę krótkie podsumowanie, co się udało osiągnąć i do czego dążymy. Wiem, że to może brzmieć banalnie, ale to też jest komunikacja. I tak to robimy, nie? bo i, i tak się komunikujemy. W tym sensie, że czy jesteśmy... Już chyba nie ma tak wielu firm, gdzie nie ma wdrożonego jakiegoś rozwiązania flow chatowego. Tak? Że mhm. można się skomunikować z kimś yy, tak po prostu, że napisze i mi odpowie. Nie, nie na zasadzie jeden do jeden, ale jeden do wszystkich. Więc czy to jest Slack, czy, czy, czy to jest Teams, czy to jest grupa na Facebooku własna, czy, czy cokolwiek innego, bo tych rozwiązań jest są, no tak. są dziesiątki. To warto mieć to zrytualizowane yy, w, tym, w tym sensie, że wiemy, czego się spodziewać. Że ja jako pracownik myślę, aha, to Bartek do mnie wróci na przykład w poniedziałek i powie, co robimy, a w czwartek mamy takie krótkie podsumowanie, w którą stronę idziemy. nie? I to jest komunikacja wewnętrzna. Wydaje się, że to jest coś, co powinien robić menedżer. No tak, tylko że kiedyś on to robił instynktownie i robił to w kuchni najczęściej, albo na hali produkcyjnej, albo spotykając się z ludźmi w określonych godzinach. Dzisiaj tak nie jest. Dziś po prostu sytuacja się zmieniła, i jeżeli tego nie zaprojektuje, ten menedżer, czy ten właściciel, czy, czy ktokolwiek, kto chce coś opowiedzieć grupie, to się na pewno nie wydarzy, jeżeli nie zaprojektuje to. Na co pewno. do tego nie ma wątpliwości. A jak mielibyśmy spróbować jeszcze trochę głębiej mhm. wejść, to jest super ciekawy temat. Mieliśmy o tym to trochę czymś innym rozmawiać, ale, ale. Oczywiście. Ale to jest tak interesujące, że myśl, i myślę, że bardzo wartościowe w dzisiejszych czasach, a przede wszystkim wydaje mi się, że o tym się mało mówi. Mhm. Że o takich treściach stricte, na przykład marketingowych, jest mnóstwo i materiałów, i podcastów. Poradników, szkoleń, kursów, wszystkiego, a o komunikacji w firmie jakoś nie spotkałem się. Ale wiesz dlaczego? Bo to jest trochę tak jak z językiem polskim, że w sumie każdy, każdy z nas mówi po polsku, więc to jest oczywiste, że nie będziemy się tym dłu, długo zajmowali. Tak jak wychodzimy z założenia, że aha, no wiadomo, mam tych ludzi, pracujemy razem, jest ich tam 15, no to, to wiadomo, że jak napiszę, to będą wiedzieli. Mhm. No, i pewnie tak jest. O ile Ty, w ogóle napisze, nie? O ile napi Ale wiesz, co? Ja myślę, że z tym to nie ma kłopotu, że ludzie generalnie wysyłają dużo treści. Yhm, I to, to, to nie jest. Już, już jest niewielu takich, którzy są zupełnie zamknięci, yhm, bo już nie ma czegoś takiego jak pokój prezesa najczęściej, gdzie ktoś się zamyka tak. i tam cała reszta się dzieje, a ktoś od czasu do czasu z wysokości swojej szklanej góry będzie opowiadał jak tam świat ma wyglądać. To się raczej już nie wydarza, wiadomo, natomiast... ale myślę o tym mhm. w takim kontekście, że jest to zaplanowane, tak. powtarzalne działanie, nie? Mhm. bo to się dzieje w większości małych i średnich firm od przypadku do przypadku, mhm. albo od potrzeby do potrzeby. Nie jest to zaplanowany proces, który jest powtarzalny, tak. który, o który ktoś dba. Tak, tak, tak. I bardzo często ten proces nie ma właściciela. To znaczy nie wiadomo, kto ma to robić. I jeżeli idzie o to firmy mniejsze czy organizacje mniejsze, tak do 15-20 osób, to tam jest to w stanie ogarnąć właściciel. Właściciel, ewentualnie top manager, który tym zarządza, bo jest na tyle blisko, że jest mhm. w stanie do każdego trafić. Ale jak mówimy o organizacji 50-osobowej, a jest ich dużo, tak? 50, 100-osobowej, to już jest duża firma, jak na polskie warunki, to tam nie jesteś w stanie bezpośrednio dotrzeć do wszystkich. Co wtedy robi taki klasyczny właściciel czy polski manager? Z reguły wysyła maila. Bo to jest coś, co. Tak jest. I to maila od przypadku do przypadku. Tak, ale ewentualnie to, robi ale to, jakiegoś dokładnie. tam wideokola yy, tak. 15 minut, tak. gdzie coś. I się to opowie, jest ok. I... Dokładnie. I to, jest, to jest OK. Tak, Niech poziom, to robi, nie? to jest bardzo fajnie. <laughs> ale można powiedzieć: słuchaj, jeżeli zaprojektujesz sobie w cyklu tygodni. Tygodniowym, bo miesięczny jest dużo za długi. Uh -huh. Jak zaprojektujesz sobie w cyklu tygodniowym takie dwa punkty, gdzie będziesz miał przecięcie ze swoimi pracownikami, współpracownikami czy innymi zespołami i zrobisz to w taki sposób, że ludzie będą wiedzieli, czego się spodziewać. Więc nie będzie to free flow trzygodzinny: że ja tu was zaproszę na call i kochani, teraz <głosłuchajcie> posłuchajcie, jak świat wygląda, bo to nie jest komunikacja. To jest opowiadanie o swoim ego, to jest coś zupełnie innego. Komunikacja to proces, który nam pozwala osiągać cele biznesowe łatwiej i bardziej efektywnie. I to trzeba zaprojektować, bo mówienie jest w miarę proste. Trudne jest to, żeby w krótkiej jednostce czasu przekazać to, co tak naprawdę nas pchnie dalej organizacyjnie i powiedzieć: Słuchajcie, nasze cele są takie i takie. Jeżeli chcecie sprawdzić, ile wam brakuje, na przykład do premii miesięcznej, tu jest tabelka, omawiamy tabelę. Tak? To są elementy, które trzeba zrytualizować. Bez tego nie jesteśmy w stanie pracować z ludźmi nie w sensie HR-owym, ale w sensie biznesowym też. I tutaj mechanizmów komunikacji jest bardzo, bardzo duży. Jest masa aplikacji, które można wdrożyć po to, żeby zobaczyć na jakimś takim pulpicie wyników, w którym miejscu jesteśmy, żeby tego nie omawiać na przykład przez półtorej godziny. Jeden z podstawowych błędów komunikacyjnych jest taki, że odpalamy Excela i jedziemy kolumna po kolumnie. I wiadomo, jak to wygląda: że jak jedziemy kolumna po kolumnie, no to ci, których ta kolumna nie dotyczy, kompletnie są wyłączeni, więc tak naprawdę mogłyby to być równie dobrze spotkania jeden na jeden. Nie? I jeżeli się złapie takie potrzeby, jeżeli się zaprojektuje porządnie, jak to powinno wyglądać, to po pierwsze uzyskuje się dużo mniej czasu na tego typu aktywności, tak? bo ja wiem, że, po, że przeznaczam na to na przykład godzinę na przygotowanie, Pół godziny na spotkanie, pół, pół godziny na pytanie i odpowiedzi. To są dwie godziny jednego dnia, i drugiego dnia załóżmy godzina, tak, na przygotowanie treści i wysłanie. To razem mamy trzy-cztery godziny w tygodniu, gdzie wiemy, że ludzie będą na to czekali. I to jest klucz. W komunikacji Nie. najważniejsze jest, o, oczywiście ważna jest kreatywność, ważne jest to, że coś jest trochę inne, że nas przyciąga. Ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby. Wiedzieć, że, na, że coś nastąpi w określonym czasie, w określonym momencie. Ja się wtedy czuję bezpiecznie i układam swoje działania na około tego rytmu. Bardzo często przecież my robimy cały czas odprawy, spotkania, rozmawiamy. I jeżeli tego nie wepniemy, nie zepniemy w proces i dodatkowo nie przejdziemy na poziom wyżej. Nie, w, nie wpuścimy do tego ludzi, którym pozwolimy współtworzyć ten proces, też. Mówić między sobą, no to będziemy mieli kłop, kłopot i to niekoniecznie będzie widać od razu w biznesie, ale na przykład zauważymy, że kurczę, no jednak konkurencja lepiej rekrutuje. Tam idą fajniejsi ludzie. Chciałbym albo mamy dać. rotację w firmie, albo, która się musimy, większa, płacić albo do, musimy płacić więcej. Albo musimy płacić nie? więcej. Albo nasi klienci nie do końca są tak zadowoleni, bo mówią, słuchaj, wiesz co? Ja tam rozmawiałem z Jankiem i z Martą, i oni mówią co innego. Jak to jest możliwe? To się zdarza, jasne. No, przy organizacjach zdarza. nawet takich tak, 50-osobowych, tak, to już jest. Ale, ludzi pracujących zdalnie. Tak, ale stworzenie forum dla tego Janka i Marty, to jest mhm. nasza robota. I to jest robota menedżera. Tak samo jak robotą menedżera jest prezentowanie na zewnątrz wizerunku firmy. To jest część obowiązków. Tak jak występowanie publiczne dziś też jest robotą menedżera. I występowanie to publiczne. Dokładnie. Nierozumiane tylko i wyłącznie w tym, w tym sensie, że to będzie telewizja, bo ta telewizja już przyjeżdża dość rzadko i tak naprawdę do tematów, które są super ważne. Natomiast formatów wideo jest masa. I jeżeli nas tam nie ma, to z reguły jest jakaś nasza konkurencja, która albo lepiej zrekrutuje, albo z tego powodu będzie miała biznes, który mógłby być nasz, albo będzie tak, że po prostu. Yy, Będziemy dużo mniej rozpoznawali, co, co przełoży się na przyszłe kontrakty. Kiedyś to się osiągało za pomocą ogłoszeń w mediach, wywiadów w mediach i to cały czas funkcjonuje, to jest OK. Natomiast zmieniła się dostępność i wydaje mi się, że na tym polega też zarządzanie komunikacją, żeby wiedzieć dokładnie, jaki miks jest dla mnie najlepszy. Bardzo zabawne jest to, że to, co myśmy zanotowali po. Po pandemii, po tych trzech no. latach dużej zmiany. No bo nie oszukujmy się, to była radykalna zmiana, jeżeli idzie o komunikację. Bez wątpienia. Nawet jeżeli jest nieuświadomiona, to zauważyliśmy, że jest dużo większa potrzeba układania procesu, strategii jako takiej i strategii nierozumianej jako dokument, który ma 100 stron, pracujemy nad nim rok, akceptuje go zarząd, potem jest jeszcze sprawdzany i aktualizujemy go co pół roku, bo to się nigdy nie wydarzało. Uh -huh. A teraz to już nikt tego nie robi praktycznie. Może niektórzy, jeżeli mają taką potrzebę, duże organizacje mają taką potrzebę i faktycznie w ten sposób mogą robić, ale widzimy, że w mniejszych i średnich organizacjach jest duża potrzeba planu, przynajmniej strategicznego, żeby wiedzieć dokąd zmierzamy, bo narzędzi naokoło jest tak dużo, że bardzo łatwo się pogubić. Jak ktoś przychodzi i mówi, słuchajcie. Ja tu pracowałem, puszczaliśmy reklamy, robiliśmy TikToki, nagrywaliśmy na YouTube i tak dalej. Wszystko fajnie, tylko mój konkurent sprzedaje dwa razy więcej. A ja, kurczę, jakoś tak nie mogę wyskoczyć wyżej, chociaż wydałem na to dużo pieniędzy. I ja rozumiem, że jest potrzeba ułożenia mhm. tego to mechanizmu. Trzeba to zaplanować. Ułożenia tak? struktury, ale to jest też strategia jako taka. Oczywiście ona nie musi być w formie 100 dokumentu, ale być musi. Bez tego zawsze będzie tak, że będziemy szli w stronę Takiego festiwalu nowych narzędzi. A narzędzia pojawiają się co chwilę. Tak? Przed chwilą pojawił się Chat GPT, który jest automatycznym generatorem treści ze sztuczną inteligencją. Za chwilę będzie coś nowego, za chwilę Chat GPT znów, znów się zmieni. Już nie mówię o portalach społecznościowych i o tym, co się tam dzieje, bo tych formatów dużo powstaje. To jest ogromny, ogromny świat, w którym trzeba nawigować. Teraz. Dla mnie dzisiaj zarządzanie komunikacją jako procesem oznacza, że ja świadomie wiem, w którym jestem w miejscu biznesowo, i jestem w stanie porozmawiać z kimś w mojej organizacji, albo na zewnątrz tej organizacji, kto mi zaprojektuje tę obecność. I powie mi: słuchaj, teraz paid, tak, Teraz będziemy szli w reklamy, bo to nam da A, B i C biznesowo. Ale oprócz tego, pamiętaj, że powinieneś pracować trochę nad marką, bo jak będziesz nierozpoznawalny, no to ten paid będzie du dużo droższy. I tak dalej, i tak dalej. No, i bez tego dzisiaj już właściwie ani róż, Nawet ja, ja tu nie mówię o ogromnych, nie wiem, towarzystwach ubezpieczeń, z którymi na przykład pracujemy, ale my, my pracujemy też z niewielkimi firmami. I ta potrzeba jest taka sama. Ona jest inaczej realizowana, ale ona jest taka sama, bo jeżeli to jest cukiernia w Gdańsku, to ona konkuruje też na bardzo ostrym rynku, tak? Towarzystwo ubezpieczeń tak samo. Albo na przykład ogromna firma IT, która sprzedaje globalnie, nie? One mają różne potrzeby, i to nie jest tak, że przychodzimy i mówimy, słuchajcie, to wam przyłożymy taką y, strategię, bo mamy taką uniwersalną, <gry> i tam trochę tu wystajecie, to was przytniemy, tu poszerzymy, będzie bardzo dobrze, będzie pan zadowolony. To naprawdę tak nie funkcjonuje. Oczywiście to też nie jest tak, że to za każdym razem jest rozwiązanie, które jest szyte na miarę. Nie oszukujmy się. tak? No, to, to nie jest tak, że każdy biznes potrzebuje czegoś zupełnie innego. Niemniej jednak bez świadomego przeprowadzania tego procesu. Z reguły przychodzimy do projektu kryzysowego i to wtedy jest pięć razy droższe. Yy, zawsze jest pięć razy droższe, i to wtedy jest też dużo mniej sympatyczne, bo początek jest taki, że ludzie są zdenerwowani, bo coś nie wychodzi albo wewnętrznie, albo zewnętrznie. Zewnętrznie okazuje się na przykład, że wdrażaliśmy projekt i wszystko miało być pięknie, ale niestety, niestety nie jest, i zamiast yy, pochwalenia się w mediach mamy kryzys, tak? Bo nie zaprojektowaliśmy tego na przykład, jak mieliśmy to skomunikować. I to, I to nie są rzadkie przypadki, naprawdę. To nie są rzadkie przypadki. Wiem. <laughs> wiem, yy, wiem jakby z tego naj, najbardziej mm -hmm. ten świat znam przez was i przez nagrody, które otrzymujecie też w postaci złotych spinaczy. Mm -hmm. To gratuluję jeszcze. Dzięki. Nie miałem okazji. To zespół, to zespół. to Co złego, to nie ja. <laughs> ale nie, ale to prawda. Jesteśmy bardzo dumni ze, ze złotych spinaczy. Mamy w sumie pięć złotych spinaczy już po tych sześciu czy siedmiu latach pracy, to jest dobry wskaźnik spinacza na rok. Tak, tak jak dla nas. Więc to gratulacje na pewno w tym kontekście. I to jest taki moment, kiedy ja się stykam trochę z tą mm -hmm. komunikacją kryzysową. Mm -hmm. no, my jednak jakby w agencji bardziej się skupiamy na tematach biznesowych i dowożenia e, sprzedaży czy lidów ale też no, wiadomo, tych obszarów wspólnych trochę mm -hmm, jest. Mm -hmm. pobudowanie marki, prawda? To mm -hmm. i tu i tutaj musimy o to e, zadbać. Natomiast y, obszary takie stricte kryzysu jakiegoś wizerunkowego to już trochę nie jest nasza bajka. Nie? Mm -hmm. To już byśmy pewnie klienta odesłali bardziej do was. Nie? Jasne. A tak naprawdę kryzys wizerunkowy to jest moment dla organizacji jeden z najtrudniejszych. Y, I to czasami jest tak, że to jest bardziej panika wewnętrzna niż re, realny kryzys wizerunkowy, bo my też zupełnie inaczej mm -hmm. widzimy wewnętrznie to, jaki ten Problem jest. To się da sprawdzić jakoś, czy to jest bardziej panika wewnętrzna, czy. Nie, no to oczywiście, I, że jakby... tak. Oczywiście, oczywiście. Trzeba zrobić taką bardzo porządną analizę interesariuszy, czyli tego, co y, dzieje się z, na zewnątrz, tego, jak reaguje z nami świat zewnętrzny i wewnętrzny, tak. Y, I zobaczyć, czy faktycznie kryzys nastąpił, czy faktycznie to jest sytuacja, w której. Jest i kryzys biznesowy, i komunikacyjny, czy to jest na przykład tak, że my wiemy, że coś nie funkcjonuje, mamy z tego powodu nieprzyjemną sytuację wewnętrznie i dziennikarze nas pytają, co, co mm -hmm. się wydarzyło. To nie jest jeszcze kryzys najczęściej. Tak? No tak, ale ale już, mamy, jest... już mamy ten kryzys. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ale to jest bardzo... Całą mocą gdzieś tam się pojawił zewnętrznie mm -hmm. i teraz zastanawiamy się, czy jakby na ile on jest poważny, jak poważnie powinniśmy zareagować. Mm -hmm. A być może nie powinniśmy reagować, tylko powinniśmy poczekać. Znaczy, oczywiście, można poczekać. <laughs> można poczekać, ale jak kiedyś w jakimś memie widziałem, właśnie jak uczeń pyta mistrza, mistrzu, jak długo muszę czekać na zmianę i mistrz mu odpowiada, jak chcesz czekać, to długo. <laughs> I tu jest bardzo podobnie. To znaczy, to nie jest tak, że coś się samo za nas rozwiąże. Jak mówimy o kryzysie, to żeby tak zobrazować, żeby trochę zejść z poziomu teoretycznego na praktyczny. Kryzys jest wtedy, kiedy faktycznie widzimy, że na przykład mamy dużą inwestycję za pół miliarda złotych, która miała funkcjonować w ten sposób, że doskonale działa dla mieszkańców miasta, a nie funkcjonuje w ten sposób jeszcze, bo na przykład nie została oddana i mieszkańcy nie mogą obejrzeć, jak to wygląda od środka, a już jest bardzo negatywna opinia na ten temat. Nie tylko mediów organizacji pozarządowych, ale również mieszkańców, których się pyta. To to faktycznie jest kryzys. Mhm. I z takim kryzysem mieliśmy do czynienia przy forum Gdańska, które było dużą, ogromną inwestycją w centrum Gdańska yy, i to było duże wyzwanie. To jest coś, za co dostaliśmy złote spinacze, yy. ale tam tak naprawdę i w każdym kry kryzysie trzeba rozpocząć od tego, żeby się zorientować, z kim rozmawiamy, kto jest uczestnikiem tej debaty. To nieprawda, że rozmawiamy ze wszystkimi. Naprawdę nieprawda. I taka dobra analiza interesariuszy, yy, czyli tych, którzy mają na nas wpływ i są w stanie dużo opowiedzieć i wpłynąć na innych, albo mają na nas wpływ, ale nie mają wpływu na innych, albo nie mają na nas wpływu i nie mm -hmm. mają wpływu na innych, bo tych rodzajów jest bardzo dużo, trzeba wiedzieć, z kim będziemy pracowali i co będziemy przekazywali. I to, co my rekomendujemy najczęściej, to nie jest nic skomplikowanego w tym sensie, że powinniśmy opowiedzieć tę historię tak, jak ona wygląda. Ale to jest bardzo trudno wdrożyć najczęściej, mm -hmm. bo ta historia jest wewnętrznie. My znamy, załóżmy, wszystkie plusy forum Gdańsk. Tak? Ale przekazanie tego ludziom, którzy mogą być tym zainteresowani, to nie jest łatwa sprawa, bo oni widzą cały czas. W ogóle myśmy... nie są negatywnie nastawieni, to... czy już się to przysłowiowe mleko ta. rozlało. Ta. Ta. I musimy z tego poziomu ujemnego mm -hmm. dojść do zera, żeby potem pójść w kierunku pozytywnym. Bardzo odbiołu. często kryzysy dzieją się tak, że. Media, organizacje pozarządowe, czy mieszkańcy, czy, czy ludzie wybierają jakiś jeden aspekt elementu, który chcemy zakomunikować, koncentrują się na nim i na przykład komunikują go tak, że wiemy, że te fakty, które oni mają, nie do końca się zgadzają z tym, jaki jest, jest naprawdę stan faktyczny. To jest bardzo częste. Tak, tak było w przypadku Forum Gdańsk, gdzie tak naprawdę całość debaty, negatywnej debaty, mocno negatywnej, która się rozlała. Zaczęła się od tego, czy kanał Raduni jest zabytkowy, czy można go betonować, czy nie można go betonować i tak dalej. W ogóle nie było mowy o tym, jaką funkcję ma to miejsce, jak to ma działać, po co to zostało zrobione, tylko skoncentrowano się na jednym aspekcie. I słusznie, w tym sensie, że media i organizacje pozarządowe po prostu akurat tym się zainteresowały mhm. i trzeba im było odpowiedzieć. Natomiast bardzo często kryzys, i wydaje mi się, że to jest ważne. Kryzys jest doskonałym momentem na rozpoczęcie dobrej, proaktywnej komunikacji i wyjście z tym, co tak naprawdę mamy, jak to funkcjonuje. Tylko to wymaga bardzo dużo roboty i to bardzo często nie roboty w mediach społecznościowych, którą się robi za ekranu komputera, tylko mhm. takiej pracy bezpośrednio, gdzie idzie się i rozmawia. My pracując przy Forum gdańska akurat przy kryzysie, dość regularnie komunikowaliśmy się ze stowarzyszeniami, które mogą być zainteresowane, ze stowarzyszeniami mieszkańców, z aktywistami, którzy byli zainteresowani i zatroskani tym, jak to będzie wyglądało, jak wpłynie na ruch rowerowy, jak wpłynie na ruch miejski. I jasne, że tu nie chodzi o to, żeby ci ludzie byli zachwyceni, bo często mają swoją opinię i to trzeba uszanować, tylko warto pokazać całość problemu. I tak naprawdę to zrobiliśmy w przypadku Forum Gdańsk i to się udało. To znaczy, ja pamiętam, jakie były tytuły na początku, jeżeli idzie o kryzys i o to, co się. Tam buduje, co powstaje, i to były tytuły dość, powiedziałbym, surowe. Takie, że mm -hmm. to jest betonowy kloc w centrum miasta, że dramat architektoniczny, że tragedia dla biznesu, że wyssie całość życia z głównego miasta itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A jakie były nagłówki post factum i y, po otwarciu Forum Gdańsk, które zresztą było przesuwane dwukrotnie. Tak. Y, ze względów. Najróżniejszych tam nie było pozwoleń, to, to była bardzo skomplikowana budowa. I te nagłówki były entuzjastyczne. Znaczy, ludzie, którzy przeszli, mówili, że to jest bardzo fajne miejsce, że było potrzebne, że kiedyś tu była dziura w ziemi, w ziemi jakiś parking, a teraz jest naprawdę miejsce, gdzie można przyjść i nie tylko kupić, ale też się spotkać, i tak dalej. I tu nie chodziło o to, żeby pokazać forum jako fantastyczne miejsce dla wszystkich, tylko żeby pokazać, jakie ono jest, i pozwolić ocenić. I z reguły większość kryzysów polega na tym, żeby powiedzieć prawdę. Ona czasami jest nieprzyjemna, bardzo często jest bolesna dla organizacji, ale taka jest. Mhm. I Bo jeżeli następuje ten kryzys, on rzadko następuje z tego powodu, że mamy produkt, którego nikt inny nie ma i on jest wspaniały. On z reguły następuje z tego powodu, że mieliśmy jakąś katastrofę, że ktoś nas nie, nie zrozumiał, jak opowiadaliśmy o projekcie, że nie wiem, że zmieniły się warunki zewnętrzne i tak dalej, i tak dalej. I zupełnie inaczej. Jesteśmy wtedy postrzegani. My jesteśmy bardzo mocno, patrząc na nasze doświadczenia, jesteśmy bardzo mocno zwolennikami otwartej komunikacji, w tym sensie, że trzeba wyjaśniać, tłumaczyć, zbierać feedback i dawać możliwość zadawania pytań. To naprawdę jest potrzebne. Ale jest pytanie, jak, jak to robić? Na przykład przy forum Gdańsk y, rekomendowaliśmy, żeby nie uruchamiać mediów społecznościowych. Y, przez ten cały czas, kiedy mm -hmm. budowa miała być dokończana, z bardzo prostego powodu. To by była tylko i wyłącznie ściana płaczu dla wszystkich, którzy chcieliby pokazać, że, że nie lubią inwestycji. Tak? Natomiast komunikowaliśmy się bardzo regularnie do mediów, pokazywaliśmy, co powstaje, jak to wygląda. Robiliśmy spotkania otwarte, na które zapraszaliśmy mieszkańców. Były wycieczki na budowie. Tak? Tego, no, się, tego tak. się nie robi online, i to było faktycznie szyte na miarę. Tak, bo kryzysy bardzo często są szyte na miarę w tym sensie, że rozwiązania muszą być dostosowane do możliwości. Zrobiliśmy z tego co pamiętam, żeby pokazać, jak to wygląda, zrobiliśmy powitanie wiosny chyba na dachu forum Gdańsk, gdzie zabraliśmy osoby, które robią zdjęcia z Instagrama i pokazaliśmy, jak, jaki to jest widok, tak, że tak naprawdę miasto zyskuje element. Hmm. Oczywiście, one są, jakie są, w tym sensie, że komuś może się podobać projekt albo nie, ale widok i pewien potencjał jest jako taki. I w tym wszystkim, y, oczywiście, Radunia i kwestia kanału Raduni to jest temat ważny, on jest dyskutowany, ale on, ale on jest jednym z kilkudziesięciu z elementów. I hmm. pamiętam, że jednym z najlepszych elementów, które przygotowaliśmy, najciekawszych, takich mocno trafiających do, do ludzi, była taka duża infografika, gdzie pokazaliśmy, czym to forum jest. Bo ludzie, pamiętajmy, widzieli tylko i wyłącznie betonową konstrukcję przez długi, długi czas w centrum miasta, gdzie Wielki były korki z tego lot. powodu, dokładnie, że wyjeżdżały z budowy betoniarki i samochody z dostawami. To się oczywiście skoń skończyło w jakimś momencie, ale w tym momencie kryzysowym było ciężko na pewno. Mogę o tym opowiadać, bo to jest dość publiczne zgłoszenie do złotych spinaczy, gdzie to mhm. wszystko opisaliśmy. Ważne jest to, żeby pamiętać, że kryzys. Że, że tak naprawdę kryzysu można uniknąć, że to nie jest tak, że on musi nastąpić. Oczywiście są wydarzenia, które dzieją się tak po prostu, na przykład katastrofa kolejowa. Tak? I w katastrofie kolejowej zawsze trzeba będzie opowiedzieć, co się wydarzyło, jak to wygląda, to nigdy nie będzie przyjemne i tego się nie da uniknąć. Nie da się zaprojektować, żeby nie było. Natomiast można sobie zaprojektować, jak się zachowamy. Można wiedzieć, co po kolei się będzie wydarzało, i wtedy nie mamy paniki wewnętrznej, że dzw dzwonią media i my nie wiemy, co powiedzieć, i mamy na Facebooku burzę na naszym profilu, bo nic jeszcze nie, nie, nie wypuściliśmy. I to są dość proste rzeczy. Nie? Ja zawsze powtarzam, że jeżeli ktoś ma organizację, która jest większa niż 50 osób, to musi mieć świadomość tego, że jak coś mu pójdzie bardzo źle, to musi wiedzieć, co, co ma robić. I tu znowu nie mówimy o tym, żeby miał ogromną, rozbudowaną księgę komunikacji kryzysowej. Ale musi mieć świadomość tego, że jeżeli nastąpi tego typu wydarzenie, to jeżeli nie zaprojektuje, jak ma się zachować, to będzie go to kosztowało 8-10 razy więcej niż koszt takiego zwyk zwykłego zarządzania kryzysowego, bo to będą straty w biznesie, w wizerunku, i to jest często nie do odrobienia już na pewnym etapie. Nie? Już nie mówiąc o tym, że wszelkie możliwe spółki deweloperskie, Wszelkie możliwe spółki, które działają w branżach wrażliwych, typu na przykład medyczna, farmaceutyczna, to są miejsca, które są wrażliwe społecznie. Mhm. I wiadomo, że jeżeli tam coś nie pójdzie, to to nie będzie coś w rodzaju lokalnego problemu, tak? tylko branża spożywcza. Tak? To są rzeczy, które potem są ogromne. No, jeżeli znajdzie się na przykład nie wiem, odłamek szkła w butelce, czy... Nie wiem, z, nam, z napojem, czy jeszcze gorzej, w jakimś yy, mleku dla dziecka. tak A takie że, rzeczy się wydarzają to, to są tematy, które potem rzutują na wielkość sprzedaży. Nie? To nie chodzi tylko o wizerunek i o to, czy coś jest fajne, czy nie fajne. No myślę, że to bezpośrednio i bardzo szybko Akurat tak. w takiej branży spożywczej. Tak, tak. I wtedy całe te pieniądze, które nie. wydaliśmy na reklamę, które wydaliśmy na kreowanie wizerunku na cały ten ogromny wysiłek też wewnętrzny. Tak. Y Opowiadania pracownikom, że się staramy, jeżeli tym dobrze nie posterujemy, jeżeli nie wytłumaczymy, dlaczego tak się stało i co zrobiliśmy i co zamierzamy zrobić w następnym ruchu, no to tracimy zaufanie jako takie. A zaufanie, odbudowa zaufania jest po prostu kosztowna, bo jest możliwa, ale jest mm -hmm. bardzo, bardzo kosztowna. I czasochłonna. Tak, zajmuje czas. I energochłonna. A, <laughs> tak, no, więc to, tak. Jak ze wszystkim lepiej zapobiegać mm -hmm. albo być przygotowanym, tak jak mówisz w przypadku katastrofy kolejowej. Tak. Tak. E, aniżeli później w panice działać, bo to faktycznie, jak się coś wydarzyło, rozpoczyna się panika, no mhm. i często można zrobić większą szkodę przez tą panikę, niż mhm. jakby to samo wydarzenie, prawda? I najczęściej tak jest. Najczęściej tak jest, że takie ruchy, które są nieskoordynowane, to jest coś, co sprawia, że tylko powiększamy chaos, że tak naprawdę nie wiadomo, co się wydarzyło, czy to jest ważne, czy nieważne. Bardzo wiele kryzysów, z którymi pracowaliśmy, udało się opanować w w tej pierwszej fazie, gdzie jest zainteresowanie świata zewnętrznego czy mediów, czy organizacji pozarządowych, czy organizacji, nie wiem, lokalnych, interesariuszy, gdzie wystarczyło im wytłumaczyć. Co się wydarzyło? Jakie środki przedsięwzięliśmy, żeby temu zapobiec? I co będzie dalej? To się wydaje banalne, ale nie jest banalne w momencie, kiedy dzwonią trzy-cztery telefony na raz i ktoś przychodzi i mówi słuchajcie musimy wycofać całą partię ostatniego produktu i wszystko ściągnąć z całej Polski. Hmm. I to nie musi być prawda, tak, ale biznesowo, ale trzeba się zająć najpierw rozwiązaniem kryzysu biznesowego. I na tym się najczęściej koncentrują wysiłki firm i jednocześnie trzeba zarządzać tym w przestrzeni publicznej komunikacyjnej. I bardzo często nie wystarcza energii i często też nie ma świadomości. Ktoś mówi, kurczę, no ale to, to jak będą dzwonili dziennikarze to, co mam robić? A ktoś mówi, no to najlepiej nie odbieraj telefonu. Nie? Najlepiej udawajmy, że nas nie ma. Może to wszystko się skończy A, i. Badamy przysznie. sprawę. Dokładnie. Badamy sprawę nie jest takie złe, jeżeli tylko się wyjaśni, co konkretnie robimy i dlaczego. Bo często jest tak, że firma czy organizacja nie wie tak naprawdę, co dalej no będzie. Tak. Nie? I to też trzeba uczciwie powiedzieć. Tak? Badamy sprawę, yy, poinformujemy was o tym, co się dzieje. Jeżeli są poszkodowani, to objęliśmy ich jakąś opieką. To często wystarcza. Jesteśmy tylko ludźmi. To nie jest tak, że nagle będzie takie wymaganie, że ja wiem, co zrobić w, w każdym momencie. Natomiast za to nikt nas z reguły nie ukaże, że powiemy, nie wiemy, co się dzieje dokładnie. Mhm. Jeżeli są poszkodowani, to się nimi zajmujemy, za chwilę do was wrócimy, niż opowiadanie, tak, tak, to wszystko jest w porządku, w ogóle to są tylko plotki, nic się nie wydarzyło. Tak? Bo to z reguły próbowanie takiego pudrowania sytuacji, tuszowania wychodzi nam na dużo, dużo gorsze. I na to są, pro, są procedury, są procesy. To nie można też tego wymyślać na bieżąco, tak? No tak? To nie jest tak, że sobie spróbujemy, bo często tutaj ta akcja się dzieje w, w ciągu nawet nie godzin, tylko minut, tak? Coś opublikowaliśmy, okazało się, że to jest, nie wiem, nietrafione albo oh, obraźliwe, albo na przykład opublikowaliśmy coś na profilu na Facebooku firmowym. Okazuje się, że to jest, nie wiem, treść, która obraża jakąś istotną grupę albo mniej istotną grupę, znaczy mniej mniej liczną, ale bardzo mocno wyrażającą swoje zdanie. Nagle mamy kryzys komunikacyjny, taki klasyczny, jeżeli idzie o to, co, co opowiedzieliśmy, i wtedy, wtedy tak naprawdę nie ma za bardzo czasu na wymyślanie, co robimy. Wtedy trzeba raczej realizować dość konsekwentnie to, co zaplanowaliśmy jakiś czas temu, tak? sprawdzić, co się stało. Z Sprawdzić, jakie wydajemy oświadczenie, naprawić szkody, jeżeli to możliwe, czasami przeprosić i tak dalej, i tak dalej. I na to jest procedura bardzo konkretna. Tak samo jest procedura, jeżeli mamy komunikacyjna. Ja nie mówię o biznesowej. Komunikacyjna. Tak samo, jeżeli na przykład wydarzy nam się kryzys wewnętrzny, czyli okazuje się, że nie wiem, na przykład rozstał się z firmą pracownik, który poszedł do sądu pracy, ponieważ uważa, że został potraktowany niesprawiedliwie. Oczywiście to może być kryzys. Zewnętrzny i czasami jest, ale dużo częściej to jest temat mhm. wewnętrzny, gdzie też trzeba odpowiednio to zakomunikować i powiedzieć: Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że pan Jan Kowalski zrobił to i, to, i tamto, rozstaliśmy się z tego i tamtego powodu. Tak to wygląda, jesteśmy w sporze sądowym, bardzo nam przykro. Następne kroki są takie, tak, a nie inne. Rzadko jest tak, żeby firmy miały takie procedury i je wdrażały. Z reguły jest to tak, że mówimy: Słuchajcie, to. Może pani Anio, pani się zajmuje kadrami, jakby pani wysłała tam maila, że wszystko jest w porządku. I pani Ania zostawiana sama sobie mhm. albo sobie poradzi, albo sobie nie poradzi. I to jest ruletka, no bo jeżeli rekrutowaliśmy pracowników bardzo długo, zapłaciliśmy dużo pieniędzy za to, żeby przyszli z nami najfajniejsi, dużo wydaliśmy energii i pieniędzy na atmosferę, na to, żeby to był dobry zespół to dlaczego stawiamy na szali cały ten, ten dorobek, nie mając prostych zabiegów, które mogą nam powiedzieć, słuchajcie, robimy to w ten, ten i, i ten sposób. To nie znaczy, że wszyscy będą zadowoleni. I, komunikac I komunikacja kryzysowa nie jest od tego, żeby ludzie byli zadowoleni, ani żeby nie przekonać ich, że jest tak, a nie inaczej, tylko żeby pokazać, tak jest, taki jest stan faktyczny, wiemy, co dalej robimy, bądźcie spokojni. To najczęściej wystarcza. Bardzo ciekawy wątek, znowu. Bo komunikacja to są fajne rzeczy. Nie, naprawdę interesujące. I zdecydowanie zbyt mało się o niej mówi. I ta świadomość potrzeby mhm. komunikacji, szczególnie w mniejszych organizacjach mhm. rzędu właśnie 20-50 osób, tak jak mówiłeś, jest, wydaje mi się, dzisiaj zerowa ta świadomość no tak, potrzeby. No ale wiesz dlaczego? Nie wiem. Bo każdy to potrafi. <laughs> Przecież każdy z nas potrafi napisać dlaczego? maila, każdy potrafi... Wystąpić, opowiedzieć, każdy jakoś sobie z tym poradzi. To jest prawda. Hmm. Ważne tylko, żeby to nie było jakoś. I wydaje mi się, że to, co powoli, to gdzie nabieramy doświadczenia jako firmy, jako organizacje, to zdajemy sobie sprawę, i nie tylko my w Polsce, ale w ogóle globalnie, zdajemy sobie sprawę z tego, że kompetencja komunikacyjna to jest faktycznie coś, co należy do narzędziownika człowieka, który zajmuje się biznesem. Po hmm. prostu. I nie tylko biznesem. To jest też niezbędna kompetencja dla wszystkich ludzi, którzy pracują z grupami, dla nauczycieli, dla wszelkiej maści szkoleniowców, dla osób w instytucjach publicznych, które się kontaktują bezpośrednio z większymi grupami ludzi. To jest coś, czego nie można zapomnieć z bardzo prostego powodu. Nasze wymagania co do komunikacji są takie, jakie widzimy naokoło. Czyli tak naprawdę wyrównujemy, spodziewamy się standardu, w jaki komunikują się z nami wielkie marki? W sposób y, estetyczny, dość prosty, y, bardzo uporządkowany. I dokładnie tego wymagamy. Naprawdę jest niewiele osób, które są do tego przygotowane tak mhm. od zera. Są oczywiście naturalne talenty, są ludzie, którzy potrafią mówić przez dwie godziny i nikt im nie przerwie i wszyscy ich słuchają z uwagą, ale to są przypadki. Najczęściej jest tak, że ktoś sobie radzi lepiej, jak ktoś inny się denerwuje. I jeżeli się tego nie nauczymy, no to jesteśmy dużo, dużo mniej skuteczni. Dużo mniej skutecznie osiągamy cele. A takim pierwszym momentem jest zdać sobie sprawę, co chcę powiedzieć. I to jest, to jest tak naprawdę, moim zdaniem, miejsce, gdzie jest najwięcej do wypracowania. I tutaj najczęściej, jak przechodzimy do projektu komunikacyjnego, dowolnego, to pytanie, co chcesz powiedzieć? Do czego dążysz? W jakim celu w ogóle to robisz? To są rzeczy, które są fundamentalne. Rzadko sobie zadajemy to pytanie, i to jest naturalne, że sobie je rzadko zadajemy, bo czujemy wewnętrznie, instynktownie, czego chcemy dokonać, tak? Wła właściciel fabryki zakrętek od słoików wie dokładnie wewnętrznie, że hmm. chce robić najlepsze zakrętki do słoików na <laughs> świecie, to jest ekstra. Tylko pytanie, czy on jest w stanie to przekazać. I czasami tak, jeżeli jest urodzonym talentem, ale czasami nie. I co chcesz powiedzieć? To jest pierwsze pytanie, z którym my w ogóle startujemy jakikolwiek projekt. Też przez wszystkie lata, kto, przez które ja się zajmuję komunikacją, to było najtrudniejsze pytanie, które zawsze zadawałem. I najtrudniej było uzyskać odpowiedź, która jest naprawdę taka, na której można zbudować przekaz, na której można zbudować to, co robimy. Widzę, ty masz taką pewnie większą perspektywę dużych organizacji, a ja z kolei mam perspektywę tych trochę mniejszych, mhm. bo oprócz y, mojej firmy, to jeszcze jest tam ileś firm, to ich właścicielom trochę doradzam. I wydaje mi się, że w tych mniejszych organizacjach dalej nie ma tej świadomości, czy jeszcze ten etap wcześniej, że trzeba tą komunikację prowadzić w sposób zaplanowany. Mhm. Czyli zanim dojdziemy jeszcze do tego, co trzeba powiedzieć, to ludzie, właściciele czy menadżerowie muszą zrozumieć, że trzeba mówić w sposób regularny mhm. i zaplanowany. I że tu jest jeszcze, na tych mniejszych organizacji mm -hmm. właśnie rzędu 20-50 osób, tu jest ta y, praca do odrobienia, że trzeba uświadomić, że to proces mm -hmm. biznesowy de facto, o który trzeba dbać, mm -hmm. a potem przejść do tego, co mówisz. Tak. Co mówić? Tak, tak. I może na, na końcu tak. równie ważne, ale jak to robić? Mm -hmm. Tak, oczywiście. Znaczy to są, ale to są trzy elementy, które są ze sobą nierozerwalnie połączone, bo mm. Nie jesteśmy w stanie ułożyć dobrego procesu, nie wiedząc, co tak naprawdę chcemy przekazać. Już nie mówiąc o tym, że później jest ta część narzędziowa, gdzie musimy dobrać odpowiednie elementy, żeby to było skuteczne i żeby nie kosztowało dwuletniego przychodu tej firmy. Tak, no bo wiadomo, tak. że można zrobić ogromną kampanię. Tylko po co? To nie zawsze będzie najlepsze narzędzie. Mi się wydaje, że to, co jest kluczowe, to ja nie wiem. Tej świadomości nie ma dużo, to prawda, ale to właśnie dlatego, że wydaje nam się, że każdy z nas, wiemy, że każdy z nas potrafi opowiadać, więc każdy z nas sobie z tym jakoś poradzi. Myślę, że rośnie świadomość tego, że jakość tego, co z nas wychodzi, czy wewnętrznie, czy zewnętrznie, musi być wyższa. Uh -huh. no tak? Na pewno. Rośnie ta świadomość i to widzę. I to ostatnie 3-4 lata to jest radykalne przyspieszenie. To jest duże zainteresowanie tematami komunikacyjnymi, dużo większe niż było. Duże też pieniądze, które są na to wydawane, tak? Ja znam dużo organizacji, które, z którymi rozmawiam i które mówią, i to nie tylko duże, ale też małe. Mówią właśnie, no, wydawaliśmy tutaj, tu robiliśmy reklamy, tu opowiadaliśmy, tu robiliśmy TikToka, a tu płaciliśmy 10 dziesię tysięcy miesięcznie na to i na tamto, więc to zainteresowanie jest. Ja myślę, że świadomość, że to jest ważne jest. Jest strasznie duża przestrzeń, gdzie poruszają się magicy, cudotwórcy, yy, supercoachowie, Ludzie od rozwiązywania problemów, którzy przychodzą i mówią: Ja to zrobię tak, że od jutra to w ogóle będzie się samo sprzedawało. Tak? Tylko musicie mi zapłacić. Ten obszar jest dość duży, bo nie ma zbyt wielu dobrych praktyk, takich dobrych praktyk opublikowanych, że tak to powinno wyglądać. Przyjęło się uznawać, że ten marketing jest gdzieś pomiędzy wiedzą szamana, a KPI-ami z Facebooka czy, czy, <laughs> czy, czy, czy Instagrama. I. Prób ale wejścia jest drugi, prawda? Prób wejścia dzisiaj w marketing. Mhm. Jak ktoś ustawia kampanię na Facebooku, mhm. no to może się tego nauczyć w jeden dzień. To prawda, to prawda, to prawda, ale pamiętajmy, że to cały czas jest koszt czasu. Prawda? Mhm, oczywiście. I ten koszt czasu bardzo często jest przez przedsiębiorców zaniedbywany albo zapominany. I ktoś mówi, no w sumie to właśnie ja jestem w stanie tam to zrobić sam na własną rękę. Mhm. Jasne, jesteś. Tylko pytanie czy jeżeli zrobisz czy ustawisz kampanię właśnie na Facebooku zajmie ci to prawdopodobnie nie 15 minut jak człowiekowi który to robi zawodowo tylko zajmie ci to 3-4 godziny albo więcej. Pytanie czy uzyskasz ten sam efekt. Spaliłeś 4 godziny swojego czasu jakbyś go potrafił wycenić i wiedziałbyś ile to kosztuje, to prawdopodobnie pomyślałbyś kurczę, w sumie to chyba lepiej dać to komuś I na zewnątrz no albo za próbujesz. masz gorszy efekt też, nie? Ale myślę tutaj Z reguły, bardziej o tak. takich y, szamanach. Z reguły, tak że na Instagramie opowiadają, że od jutra Twoje. Od jutra, a właściwie od dzisiaj. Właściwie od dzisiaj, bo tak, tylko zapłać. Nie? Tak, dokładnie. Tego jest dużo, ale to tylko pokazuje, że jest duże zapotrzebowanie. Ja myślę, że mm, jeżeli idzie o proces, to jest oczywiście ważny element, y, który trzeba wiedzieć, jak zro zrobić. I tu potrzeba mieć trochę doświadczenia. Oczywiście pomaga czytanie książek, poradników i całej reszty. I to bardzo często są zdroworozsądkowe reguły. To, to nie jest wiedza hmm. magiczna. Natomiast w komunikacji jest też tak, że to jest dziedzina, w której doświadczenie robi po prostu bardzo dużo, bo te narzędzia i świat zmienia się tak szybko, że i potrzeby klientów się zmieniają dość prędko. Trudno jest za tym nadążyć. Takiej przeciętnej osobie, która zajmuje się właśnie tą produkcją nakrętek do, do słoików, i to jest prawdziwy przykład. Naprawdę mamy w Polsce parę fenomenalnych wytwórni nakrętek do słoików okay. o globalnym, naprawdę globalnym zasięgu. To jeżeli ten ktoś jest, skoncentrowany właśnie na tym, no to trudno wymagać, żeby jednocześnie znał się na tym, jaki ma algorytm Facebook, jak go zmienił i jak to zrobić, żeby być bardziej widocznym. Zresztą on tego Facebooka prawdopodobnie nie potrzebuje. tak? No bo wątpię, Akurę, żeby ktoś to w sobie nie kupił... Dokładnie, wątpię, żeby ktoś sobie kupował 2 miliony nakrętek tak od ręki. A to są mniej mniej więcej tego typu zamówienia. Także Ale i tak potrzebuje komunikacji na potrzebuję. z dystrybutorami. Potrzebuje. Potrzebuję. Ze swoimi handlowcami, czyli potrzebuję. wewnętrznej komunikacji. A, prawda? Tak, tak, Ale do czego dążę? Dążę do tego, że to są jakby te trzy elementy, z których one, gdzie one są wszystkie, mam wrażenie, równie istotne. Co mówimy, to jest coś, co musimy z na samym początku. Jeżeli tego nie zrobimy, to tak naprawdę mhm. cała reszta procesu i narzędzi to jest trochę. Macanie i sprawdzanie, może to, to mi wyjdzie, albo może tamto. Ten komunikat i opracowanie go to jest naprawdę ważny etap. Dopracowanie się tego, jak to komunikujemy, to jest równie istotna sprawa, a później dobór narzędzi jest na końcu. Oczywiście. I z reguły to... jest tak, że jeżeli się nie znamy na komunikacji albo mamy z tym mało doświadczenia, to zaczynamy od tej ostatniej hmm. części, bo ona jest najłatwiejsza. W tym sensie, że łatwo jest. Wybrać narzędzie i zacząć. No je tak, robić. to jest najprostsze. Dokładnie Możesz tak. to zrobić w jeden Dokładnie dzień. tak. Dlatego ja bym bardzo zachęcał, jeżeli ktoś chce świadomie się zająć komunikacją, żeby sobie pomyślał o tych trzech elementach, że mamy, co mówimy, mamy proces, jak to robimy i mamy, jakimi Narzędzia. środkami, narzędziami to osiągamy. Już nie mówiąc o celach, które sobie stawiamy, bo powinniśmy do całości tego procesu dopiąć cele biznesowe, bo komunikacja nie jest. Po to, żeby była. tak? To też jest jasne. Tak samo jak finanse Oczywiście. i logistyka nie są po to, żeby uświetniać, tylko po to, żeby coś zrobić w tej organizacji. I jak mamy ten proces i jesteśmy w stanie dobrze go, yy, dobrze nim zarządzić, to tak naprawdę możemy to zrobić własnoręcznie. Oczywiście, jak zrobimy to z kimś, kto się na tym zna, czy to będzie ktoś z zewnątrz, czy zrekrutowany, to jest, to jest wtórne. To na pewno nam pójdzie prędzej, bo nie będziemy się musieli całej tej drogi uczyć sami. Nie? A poradniki i tutoriale w internecie są oczywiście fajne, ale one najczęściej prowadzą do zakupu jako takiego i po to tam są. Tak jest. Więc nie przywiązywałbym się do tego, znaczy ta wiedza z poradników i tutoriali nie jest wiedzą, która nam, nam pomoże bezpośrednio. Ona nam nie hmm. odpowie na nasze pytania. Ona nam odpowie na ogólne pytania i to fajnie. Od niej powinniśmy zacząć, ale nasze konkretne pytania rzadko znajdziemy tam odpowiedzi na coś, co mnie bardzo interesuje wewnętrznie. Myślę, że mamy to. A ja mam takie jeszcze jedno pytanie yy, na koniec, bo to jest coś, co mnie zawsze interesowało, mm -hmm. odkąd kiedy budowaliśmy waszą stronę internetową mm -hmm. parę lat temu, to warsztat pod tytułem LEGO Serious Play. Mm -hmm. LEGO Lego to jest ta historia o tej pierwszej części procesu. Czyli yy, LEGO to jest warsztat, który pozwala opo opowiedz, nam... powiedz, jak on wygląda, tak? Jasne. Bo myślę, jasne, że to jasne. wiele osób może nie wiedzieć. LEGO Serious Play to jest metodologia, która pozwala na pracę warsztatową, z budowaniem z Klockami Lego, ze specjalnych zestawów, yy, gdzie za pomocą budowli, za pomocą modeli odpowiadamy na pytanie biznesowe. Na pytanie biznesowe, na przykład, co powinniśmy opowiadać, albo jakie cele yy, powinniśmy sobie postawić jako organizacja, albo gdzie chcemy być jako organizacja za trzy lata. To są rzeczy, które łatwiej nam pokazać, budując, niż opowiedzieć. Brzmi to paradoksalnie, ale bardzo często jest tak, że jak Jesteśmy tak głęboko zanurzeni w tym, co robimy, czyli znamy się doskonale na tej produkcji zakrętek do słoików, to my opowiadając o tym, co chcemy osiągnąć, jak to robimy, wpadamy w bardzo utarte schematy, utarte kolejny i nimi się poruszamy. A bardzo często, dzisiaj i nie tylko dzisiaj, ale w ogóle biznes czy w ogóle działania, które podejmujemy, wymagają odpowiedzi, które są trochę poza tym schematem. Ale wybicie się z tego schematu nie jest łatwe. Mhm. I Lego Series Play to jest metoda, która pozwala, przez budowanie w grupach modeli odpowiedzi na pytania biznesowe, pokazać innym, co ja na ten temat myślę. Za pomocą opowieści przy flipcharcie na komputerze nie pokażę tego tak intensywnie. I Lego to jest metoda, która pozwala ci na odpowiedź nie tylko i wyłącznie w dwóch wymiarach. No bo z reguły, jak rysujemy coś na kartce, no tak. to są dwa wymiary. Jak, jest, jak dodamy do tego rozmowę, to, to jest trójwymiarowe i jesteśmy w stanie się poruszać trochę głębiej, ale dopiero jak zbudujemy model, to jesteśmy w stanie go dość dokładnie omówić, pokazując, zobacz, tu jest na przykład, tu dobudowałem drzewko, bo uważam, że nasza firma ma za mało tego elementu ekologicznego, a tutaj na przykład zbudowałem dwie osoby, które są do siebie odwrócone plecami, bo uważam, że ze sobą za mało rozmawiamy. Bardzo często podczas tego mhm. typu warsztatów wychodzą rzeczy, które są ważne, których normalnie byśmy nie powiedzieli tak wprost. Nie dlatego, że one są tajne, tylko dlatego, że często po prostu nie uważamy ich za istotne, tak? A dla kogoś innego mogą być kluczowe. Dlatego my posługujemy się tą metodą, żeby najczęściej wyciągnąć odpowiedź na pytanie co chcesz opowiedzieć i gdzie chcesz być komunikacyjnie jako firma. Mhm. Ale robimy też warsztaty Lego Serious Play z takiego klasycznego business problem solving, czyli przychodzi ktoś i mówi, słuchajcie... Zbudowałem organizację, ona ma teraz 120 osób i, i chcemy, chcemy mieć 250. I tu będą dość poważne wyzwania, ale kurczę, nie wiem do końca jak to zrobić. Mamy raporty, mamy plan, ale czuję, że coś nie działa. Czy moglibyśmy to pogłębić? Bo czuję, że nie wszystko wiem, że nie wszystko usłyszałem od swoich ludzi i wtedy to budujemy. To jest taki warsztat, który jest projektowany specjalnie pod dany problem. Mhm. Tu nie chodzi o to, żeby zbudować najładniejszą budowlę. To nie jest Lego Masters, gdzie powstają fantastyczne budowle, bardzo piękne, estetyczne. Tu chodzi o to, żeby zbudować odpowiedź na pytanie i opowiedzieć o tym, żeby dyskutować. Metoda jest w ogóle wymyślona przez samo Lego. Oni za pomocą no, tej, tak, tak. Oni za pomocą tej metody warsztatowej wyprowadzili się z bardzo głębokiego kryzysu. Ym, odpowiedzieli sobie na pytanie, dlaczego tracą pieniądze. Nie wiem, czy wiecie, ale Lego jakieś 10 lat temu, 11, stało na krawędzi bankructwa. To jest. Trudno, żeby doprowadzić do krawędzi bankructwa największego producenta zabawek, jednego z największych, ale tak to wyglądało. I to jest metoda, która bardzo uruchamia myślenie. Takie wewnętrzne myślenie, mm. gdzie ja dużo więcej zbuduję niż opowiem. A poza tym, jak ja powiem, że coś jest ciekawym, innowacyjnym projektem i jak ty powiesz, że coś jest ciekawym, innowacyjnym projektem, to będziemy mieli na myśli dwie zupełnie różne rzeczy. Lego pozwala jak to zbuduję i ci pokażę, to ty możesz się mnie zapytać a dlaczego twój innowacyjny projekt ma na przykład elementy, które wyglądają na takie rustykalne, starsze i tak dalej. Ja, a ja wtedy ci odpowiem słuchaj, no bo ta innowacja u nas nie wynika z tego, że mamy nowe technologie, tylko z tego, że stare rzeczy łączymy na nowe sposoby. To nas przenosi na inny poziom. I to jest też trochę odpowiedź yy, powrót do tego, o czym, o, od czego zaczęliśmy, że my się pomagamy dogadywać. Hmm? Pomagamy się dogadywać organizacjom, ludziom, firmom, no to u podstaw tego dogadywania leży to, że my najpierw musimy wiedzieć, o czym mówimy. Prawda? No, że, musimy to sens. że musimy się najpierw porozumieć, musimy się dogadać co, co do tego, co wychodzi na zewnątrz, jacy jesteśmy, a dopiero później możemy iść krok dalej. I to naprawdę się sprawdza, szczególnie, że my mamy różne metody warsztatowe, którymi pracujemy, ale jest niewiele takich, które faktycznie pozwalają odkryć coś głębiej niż tylko i wyłącznie ta taka warstwa, po której się poskrobie, i tam wiadomo, że będą te odpowiedzi, że jesteśmy innowacyjni, że jesteśmy fantastyczni. No wiadomo, że jak się. Pierwsza to tak, taka dodajesz rozmowa... nowy wymiar, nie? bo większość Dokładnie. warsztatów to jest ten wymiar rozmowy tak, plus rysowania. Tak, tak, tak. To jest bardzo dobrze. Jak to jest rozmowa i rysowanie, to to jest bardzo dobry warsztat. To w ogóle bez dwóch zdań. Ja uwielbiam rysować. Ja ja często... Muszę narysować, żeby zrozumieć. <laughs> Dokładnie, ale ja często mam takie doświadczenie, że przychodzimy do projektu, gdzie ktoś mówi, tak, tak, już były warsztaty, już mieliśmy, pytali nas o to, jakim zwierzęciem jest nasza marka, nie chcemy tego. Tak? I to, to wtedy faktycznie nie jest zbyt dobrze. I to są najczęściej ci szamani, którzy... Tam przychodzą i mówią, A teraz ci opowiem, że Twoja marka będzie lwem, i tak dalej. I to czasami ma sens, jeżeli jest dobrze zastosowane jako metodologia, ale nie zawsze jest dobrze stosowane. Więc ja namawiam do tego, żeby głębiej wejść w to, co robimy, mm. odpowiedzieć sobie na te fundamentalne pytania, a potem ułożyć proces. A później się zastanowić nad narzędziami. I to nie musi zajmować dużo czasu. Jeżeli tak to, to zrobimy, no to wtedy tak naprawdę mamy gwarancję że nawet jeżeli nam część elementów tych narzędziowych nie wyjdzie, tak, to nie będziemy myśleć, dobra, to musimy zrobić coś zupełnie od nowa, tylko budujemy na pewnym fundamencie. Mówimy tak, TikTok nam nie działa, ok, to spróbujemy czegoś innego. Może faktycznie nasi klienci, tak jak żeśmy rozmawiali, jak sprawdzaliśmy w badaniach, może ich tam nie ma. Oni tak deklarują, ale może ich tak, tak naprawdę w takim... Albo są tam TikTok w innym celu. Nie. Dokładnie. I... Nie powinniśmy tam Dokładnie. inwestować naszego czasu i energii. Dokładnie tak. No, bardzo ciekawe treści te komunikacyjne, to wydaje mi się, że to jest naprawdę dla wielu osób, które będą tego słuchały. E, dla wielu trochę mniejszych przedsiębiorców, albo trochę przedsiębiorców, takich, którzy są bliżej początku. Mogę, mogą być to organizacje nawet duże już, mm -hmm. nie? bo mamy na przykład, w świecie IT organizacje, które bardzo szybko rosną. Tak. Bardzo szybko, nie, ale to doświadczenie biznesowe. Tych ludzi często nie jest takie duże. I myślę, że dla nich to jest super ważna informacja. Jakbyś powiedział na koniec: jakby ktoś był zainteresowany pogłębieniem tego tematu, mm -hmm. kontaktem z tobą czy z Intu, to co powinien zrobić? No, powinien oczywiście wejść na stronę intu.pl yy, i to jest taki, takie pierwsze miejsce, gdzie może zobaczyć, co, co robimy, jak to wygląda, ale może nas, te, nas też znaleźć w mediach spo, społecznościowych, może mnie zaczepić na LinkedInie, do, do czego bardzo zachęcam. Ja jestem obecny i bardzo chętnie odpowiadam. Jeżeli ktoś chciałby mi sprzedać sprzęt IT, to już mamy. Jeżeli ktoś chciałby nam zaoferować rozwiązania RODO, też mamy wdrożone, także dziękujemy. Ale jeżeli ktoś chciałby porozmawiać o komunikacji, to bardzo, bardzo chętnie, bo to jest dobre miejsce. Akurat LinkedIn oprócz tego całego ogromnego lansu to jest fajne miejsce, żeby się wymienić czymś, co jest faktycznie nowe, ciekawe, i tak. I to jest dobra metoda. Więc albo strona, albo LinkedIn. I to chyba najlepsze miejsca. Jeżeli ktoś chciałby coś zbudować, to. To też bardzo zachęcam. W ogóle poza tym Lego jest po prostu fajną zabawą. To, to wszyscy jest, wiemy to chyba jest po prostu. Czego nie jak mamy dzieci, mój syn jest na etapie teraz LEGO Star Wars, tak więc ja się super cieszę z tego powodu. Tak więc y, stąd też jakby to pytanie o ten warsztat y, Lego Sirius Play. No bo aktywnie buduję z LEGO teraz, trochę inne rzeczy może, ale. Ale to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Dzieci w ogóle budują zupełnie inaczej. Dzieci budują bawiąc się po to, żeby sprawić sobie przyjemność. To jest super fajne, bo bardzo często nie, nie budują według instrukcji. I to dokładnie o to też idzie, żeby ta nasza twórczość, ta kreatywność, którą chcemy wyzwolić, nie była tylko i wyłącznie odzorowaniem, ale żeby naprawdę dołożyć coś od siebie. I to, to jest coś, co jest bardzo, bardzo istotne I w komunikacji i nie tylko. Super Maciej, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Wszystkich, którzy z nami dotrwali do końca, myślę, że łatwo o to, bo temat super ciekawy, to zachęcamy oczywiście do subskrypcji, kciuków w górę i jeżeli by się pojawiły jakieś pytania do Macieja, to zachęcamy do ich zadawania w komentarzach. Jak najbardziej. Dzięki. Dzięki.